Konstans, że się patrzą, jest przyzwyczajona. Świat się może zmienić, ale to nie, na pewno. Kiedy idzie, to idzie tak bardzo, że martwe drzewa kwitną, chore dzieci zdrowieją. Języki martwe. Czasem je widzę, jak idą ulicą. Z nimi, może trochę tęższe. Zatrzymują się na przejściu na jeden, dwa momenty, żeby chwilę potem iść dalej. Tam, dokąd szły już wcześniej. Tresury. Ten błysk zadowolenia, kiedy przedmiot opuszcza rękę. Widzę szkielet. Teraz, kiedy jest jeszcze czas na mięso. Jeśli śni sierść, znaczy się, że jest zdrowy. Jeśli je i się wita, to wszystko w porządku. Jeśli tak, to skąd tyle niepokoju w zwykłych, pustych walizkach? Polska. Dziewczyny na stacji. Nieładne, lecz młode. Powódź, pożar, trąba powietrzna. Zawsze mężczyzna w karciastej koszuli. Stoi samotnie. Wskazuje jakieś ruiny. Zgliszcza. Stosunki polsko-żydowskie. Plakat. Pokaz flamenko. Synagoga pod białym bocianem. Kobieta z dzieckiem na ręku przeczytała synagoga jak wyraz obcy. Ale nie jak dressing albo menadżer. Ale jak wyraz, którego w ogóle nie zna. Komisja wojskowa. Pryszczaci, stłoczeni czekaliśmy w kolejce. To tylko małpie zewnętrzne podobieństwo, mówiłem sobie. Nic więcej. Nic więcej. Zabijałem mrówki i wszystko, co potem, to zasłużona kara. Widziałem najlepsze umysły mojego pokolenia, jak trzymają ciuchy w chamie, układają towary na półkach, nalewają drinki, zarabiają pieniądze. Jesień to roboczy tytuł. Pierwsza woda. Zatrzymać się, zawołać. Wysyłać gołębie pocztowe, jeść surowe mięso. Pozdrawiać ciała zmarłych na szczytach gór. Zamykać cykl. Minione sprawy. Nie miały sensu lodowe rzeźby, strzały prosto w potylicy, lata spędzone samotnie na słupach. Liczy się tylko gwałtowny wzrost traw i jego zaprzeczenie. Byliśmy z zoo, teraz mamy dżunglę. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce, a jego już nie będzie. Fotograf amator przy barze. Móc powiedzieć, mam studio. To jest zrobione z mydła, z pianki poletanowej. Jest sztuczna jak kawa rozpuszczalna. Noś się to i tym się ruchamie. Nic, po prostu nic. Móc powiedzieć, chodźmy do mnie. Kury. Nie ma z nich pożytku, a pasze są drogie. Właściwie to powinienem je zagłodzić, mówi Piotrowski, ale jakoś nie mogę. Nie mam sumienia. Świnie. Boksy, metr na dwa metry, w stanie bardzo dobrym, zadbane i czyste. Wykładane kafelkami w celu zapewnienia większego komfortu. Świnia stoi na pogrzewanym, ażurowym podłożu, a rzadkie nieczystości spływają do rynien zgodnie z prawem grawitacji. Pies. Tylko podbiegał, ale przecież wkurwiał. I tak był już stary, zaraz by się męczył. Sąsiad chwycił za łeb i mi go przytrzymał, bo strasznie piszczał i chciał mi zwiać. Mały skurwysyn. Dylematy. Próbowaliśmy wszystkiego. Katolicyzm, homoseksualizm, marksizm. Co nam pozostanie, jeśli